Gloria in excelsis Deo. Błogosławiony Jakub Strzemień pochodził z senatorskiej rodziny Strzemieniów osiadłej w Wielkopolsce. Wzgardził za młodu dostatkami i chcąc Bogu poświęcone wieści życie, wstąpił do zakonu franciszkanów. Tutaj zajaśniał nie tylko rozlicznymi cnotami, ale gorliwością o chwałę Bożą i biegłością w naukach teologicznych. Wysłano go na wyższe studia do Rzymu, gdzie wyróżniał się swymi zdolnościami spośród licznych słuchaczy z całego świata. Wrócił do kraju i został przeznaczony do klasztoru franciszkanów przy kościele Świętego Krzyża we Lwowie, gdzie był profesorem teologii i przełożonym misji. Na tym stanowisku wielkie położył zasługi dla kościoła. Z braćmi zakonnymi przeszedł Ruś Czerwoną, Podole, Pokucie i Multany, głosząc zapałem Słowo Boże, utwierdzając kolonistów polskich w wierze ojców. Ciężkie to były wówczas czasy. Wojny domowe wyludniły kraj. Osadnicy, którzy przybywali z zachodnich prowincji polskich, z braku kościołów i kapłanów dziczeli, a potem przystawali do innego obrządku. Błogosławiony Jakub odszukiwał oddalone osady Polaków, uczył ich zasad wiary i zachęcał do wytrwałości w swym obrządku. W roku 1390 wybranym został przełożonym klasztoru lwowskiego, a gdy umarł arcybiskup halicki ksiądz Piotr, król Władysław Jagiełło, uznając wielkie zasługi błogosławionego Jakuba, uprosił papieża Bonifacego IX, że go zamianował w 1392 roku arcybiskupem halickim. Halicz dawniej stolicą był Rusi Czerwonej, więc łacińscy biskupi tam początkowo rezydowali. Ostatnim był właśnie błogosławiony Jakub, a jego następcy przenieśli się do Lwowa. Jako arcybiskup prowadził błogosławiony Jakub dalej dzieło misyjne. Zakładał parafię, budował kościoły i klasztory, zaprowadził we Lwowie w kościele dominikanów codzienne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, a w kościele Matki Bożej Śnieżnej nabożeństwo wieczorne do Matki Boskiej. Zmarł w roku 1411 i pochowany został we Lwowie w kościele Świętego Krzyża. W klasztorze franciszkanów we Lwowie przechowują we czci infułę i kapę, których używał za życia błogosławiony Jakub. Z powodu licznych cudów Pius VI zaliczył go w poczet błogosławionych.